Kto to jest ten Sasza? Jak on się nazywa na tym? On na YouTubie jest, tak? Sasza? Jak to wpiszę, to mi znajdzie? Sasza to kozak. Ale to jest ten? Sasza, a to ten, tak? Bo to jest jakiś dwóch, wpisałem Sasza i pojawił się jakiś inny ziomek zupełnie. Ale to chyba chodzi wam o tego, tak? Okej. Okay. Bo ja nie znam tego kanału. Pozakrywane twarze w ogóle. Bardzo mądrze swoją drogą. Dobra, tutaj coś będzie widać chyba, nie? Marcin Szumel to kolega Saszy. Aha, no to spoko. Sanki, kurwa. What the fuck? Do GTR-a Sanki? Co za świry. Ale zobaczcie, film nie ma jakoś dużo wyświetleń, nie? A czekaj, tu coś widać. Okej. Okay. Tylko nie wiem właśnie, którego to jest samochód. Jakieś czerwone felgi, czerwone dodatki. Myślę, która to jest wersja, się tak zastanawiam. 2014, tak? Dobra, no zobaczymy, czy taka wersja tutaj jest w grze. Jest 2017, ktoś tutaj pisał... 17 rocznik, tak? To jest ten najnowszy? Dawaj, Volvo robimy luzek. Już Volvo robiłem to, co tutaj jest. Mi się wydaje, że to był ten 12 rocznik. Ja czasami z was nie mogę, tak siedzę sobie tutaj, czytam tego czata. Potem kończę stream, kładę się do... Nie wiem, kładę się na kanapę i tak sobie myślę, kuźwa, o czym oni piszą. Okej. Okay. Więc mamy, zobaczcie, tutaj wykończenia w tych lampach. Fajne czerwone felgi, które oczywiście zostawiam w standardzie. Popsuta kierownica. 750 koni mechanicznych ma jego GTR. To jest bardzo ważna informacja i dziękuję bardzo za nią. Sprawdzimy sobie, ile ten GTR ma teraz w standardzie i spróbujemy zrobić go dokładnie w tej mocy. Co wy na to? On tam jakiegoś hardkorowego tuningu nie miał, ale tu jest chyba jakiś body kit do tego samochodu. Uwaga. Zdecydowanie. No nie jest najgorszy, tak? Widzieliśmy gorsze chociażby do Audi RS7 bodykity. Ale ja wolę standard. Nie wiem jak wy. Jak zobaczyć środek auta? Musicie wejść do Forza Vista i tam sobie odpalić to, nie? Tu mamy jeszcze jakieś ospoilerowanie. Tu mamy wielki spoiler, ale powiem wam, że ten standardowy mi się podoba. W ogóle auta w standardzie przeważnie są bardzo fajne. Taki wniosek ludzka. Okej, okay. Weźmiemy mu opony jakieś lepsze. Felgi zostawiamy w standardzie, możemy zwiększyć cal. Chcemy zwiększyć cal? Chcemy, tutaj będzie to pasować. Jak nazywa się twój klub? Mój klub w Fordzie nazywa się Chip Chip. I musimy zrobić tak moc, żeby on miał równe 750 koni mechanicznych w grze tutaj, nie? I to jest wyzwanie, no bo w grze mamy pokazane kilowaty, a nie konie mechaniczne, więc będzie trochę ciężko to zrobić. Musimy sobie obliczyć, ile to jest... Możecie gdzieś tam sprawdzić, ile muszę ustawić tutaj kilowatów, żeby było 750 koni mechanicznych. To ma dla was sens? 550 kW musimy, to powiem wam, że niedużo, nie? Niedużo możemy tutaj dowalić do niego. 551 niektórzy piszą. Dobrze, ale jak będzie 550, to będzie good. Ile już mamy? 470, 480, 551, zobaczcie, perfekcyjnie. Bez dodatkowego turbo. Z tym by było 758, ale mamy dokładnie taki tuning jak ma Sasza, tak? Powiem wam, że muszę nadrobić trochę jego kanał, bo wygląda ciekawie. I zrobiliśmy GTR-a na drag, myślę. Dobra, posłuchajmy, bo to jest fajnie brzmi. Już tutaj kiedyś GTR-a żeśmy testowali, nie? W jakiej on jest klasie? W S1 i zobaczcie, kurczę. Statystyka wymaksowana w S1. Także ciekawy na dragi będzie. O, ale ten dźwięk. Aż wam muszę podgłośnić, nie? Żeby wam uszy powybuchały. Posłuchajcie. Pięknie.
Patrzcie, te środkowe zegary też tam coś działają, nie? Tylko mamy teraz opony dragowe. Jeździłby, kurde. Wiecie co, jak pierwszy raz kiedyś zobaczyłem tego GTR-a, to mi się nie podobał. Widziałem go gdzieś tam na jakichś pokazach, miał premierę, no dawno temu, tak? Bo pierwszy jego model pojawił się już jakiś czas temu. Ale później jak go usłyszałem, to tak, taka była pierwsza miłość. I później jak go zobaczyłem na żywo, to była już taka druga miłość. Naprawdę piękny kawałek blachy, no. No i ten dźwięk, uff. W rzeczywistości brzmi jeszcze gorzej, znaczy straszniej. Zdecydowanie. No dobrze, ale zrobiliśmy sobie auto dragowe, więc wypadałoby... Ja nie będę tutaj włączał teraz muzyki, okej? Okay? Po prostu posłuchajmy go. Zrobiliśmy sobie auto dragowe i zobaczymy, ile maksymalnie nim pojedziemy. No, gdzieś w okolicach 400 km na godzinę. Oczywiście tą moc moglibyśmy sobie zwiększyć, gdybyśmy chcieli. Okej. Okay. Tu sobie zostawimy tak, jak jest. Ale zwiększymy troszeczkę... dyfer. Będzie trochę trudniej skręcał. Wow, co to za spowolnienie w grze dziwne było. Ej, jak na opony dragowe to nawet to skręca. Ale wolę jednak zwolnić przed zakrętem. Takim ostrzejszym, bo... O, no właśnie, podsterowny strasznie. No ale zrobiliśmy samochód pod drag, więc i tak fajnie, że w ogóle skręca. Czyje to auto? To jest GTR Saszy. Ja nawet nie znałem tego youtubera, dlatego wolę takie... Ojej, nie, ja wychodzę z Horizon, bo dzisiaj jakieś problemy są. Gra jakoś zwalnia, daj spokój. Szkoda, że jest... Ja żałuję tylko, że jest zima, nie? A może być problem z trakcją, jak jest takie lekko oblodzone. A, tam problem, zobacz jak ładnie. Poszedł! Serio, myślę, że na tym tuningu by pojechał, nawet jakbyśmy nie zainstalowali tego turbo. Myślę, że bez problemu. Niestety będziemy ścigać się na tym dragu w zimie, ale ta droga jest akurat odśnieżona, więc powinno być w porządku. Ależ pięknie startuje. Kurde, nie wiem jak jechać. Dobra, ja sobie wezmę tą kamerę. Albo tą może, o. W tej grze chociaż widać coś od świateł. Pamiętacie jak graliśmy w Decru 2? Tamte światła po prostu widać, że były na tym samochodzie. Ale...
ale żadnej smugi nie dawały, nie? Siema Polski. 400 nie udało się osiągnąć, ale wiecie co, dla tego startu dla mnie to nie jest ważne. Poza tym, to jest samochód w klasie S1, nie? Przypominam, to nie jest klasa S2, więc moim zdaniem i tak dobrze. I tak dobrze sobie radzi, ależ wygląda. Och! O, zobaczcie na niego. Fajne, takie idealne to malowanie tego youtubera, nie? Spoko to wygląda, naprawdę. Uff, te detale. Pięknie. Dzięki Sławek za poinformowanie widzów o tym, jakie samochody już tuningowaliśmy. O kurczę, jak on pierdzi pięknie. Jezu, pięknie. Ale w tunelu nie pierdzi tak ładnie, nie? Jest. Podejrzewam, że w rzeczywistości to pierdzenie jest mega. Fajny jest. Pamiętajcie, mam tutaj opony dragowe, więc trochę na zakrętach nie będzie wyrabiał, ale ja sobie go zrobię chyba pod wyścigi, bo jest genialny. Tak wygląda sobie GTR Saszy. On strzela z Tommy Gun. Ktoś tu w PUBG'a gra, widzę. Bo wiecie co, jak ja jeżdżę w tej grze jakimś samochodem, który mi się podoba, to ja od razu sobie wyobrażam, jak on wygląda, jak on brzmi w rzeczywistości. I jestem taki podjarany, bo ta gra ma bardzo dużo takich fajnych detali, nie? Oczywiście to jest dalej gra arcade'owa, to nie jest symulacja, ale jak właśnie słyszę jakieś takie ładne, jak słyszę takie fajne auto i jest ono dodatkowo ładne i mi się podoba, to od razu gdzieś tam wyobraźnia ucieka poza tego streama, poza w ogóle tą grę i wyobrażam sobie, jak siedzę w takim samochodzie i jadę po prostu. Niesamowite, co?